Kryptowaluty, wiadomości dnia. FTX Japan, jedna ze 134 spółek upadłej giełdy FTX, planuje wznowić wypłaty już w lutym. Bank Centralny Rosji przygotowuje się do uruchomienia pierwszego pilotażowego programu rubla cyfrowego we współpracy z 13 bankami. Program rozpocznie się w kwietniu tego roku. Shenzhen w Chinach rozpoczęło ukierunkowany na handel detaliczny transgraniczny program pilotażowy cyfrowego juana z Hongkongiem. Największa giełda kryptowalut Binance zapłaci kary pieniężne w celu rozstrzygnięcia bieżących dochodzeń prowadzonych przez władze USA, poinformował Wall Street Journal, powołując się na dyrektora do spraw strategii firmy. Ripple prawdopodobnie wpisze Singapur jako swojego kolejnego klienta w przeprowadzeniu adaptacji CBDC. SEC pozywa byłą gwiazdę NBA Paula Pierce'a w związku z promocjami Ethereum Max. Bardzo dziękuję za subskrybowanie kanału zarówno na TikToku, jak i na YouTubie.